Witam Was. Dzisiaj przez sekundkę przyszła do nas paczka. Tutaj zasłonię, bo to jest mój adres, wy go nie potrzebujecie. Dzisiaj przyszła właśnie do nas paczuszka z Allegro, w której jest gra na PlayStation 1, więc teraz ją otworzę. Paczka otwarta. I patrzcie, to jest zabezpieczenie gry. I folią bąbelkową, i kartonem. A Kamilu, jak tam przeszło Alien Trylogia? Dwie gry włożone po prostu do koperty, oddzielone od siebie tylko kawałkiem folii bąbelkowej i tyle. I patrzcie, to jest prawdziwe zabezpieczenie gry. Tak się zabezpiecza gry. I teraz o. A. Uwaga, i tutaj co mamy? Mamy Gran Turismo 2. Ja, co to jest? Nie, bo tu jest, widzicie, takie grubsze naklejka. O, patrz, jaką naklejkę dojebali. Ale to nic. Niech ginie. Wiemy, jak to odklejać, damy radę. I tak, to jest Gran Turismo 2. Kurczę, wypchane te pudełko, naprawdę. Z tyłu to wygląda tak. Z przodu tak. A w środku... O, proszę. Proszę bardzo. W środku znajdziemy pierwszą płytkę Arcade Mode. Proszę. Jej stan jest... Nie wiem, czy to widać, Kamilu. Będzie to widać? Nie widać. Nie widać. Bardzo, no to bardzo Was przepraszam, że nie widać, ale tu naprawdę... A nie, to włosek. Kurczę, płytka z jedną tutaj tycią ryską, którą pod światło zobaczyłem. Stan idealny. Ja nie wiem, oni je... odpakowali i trzymali przez tyle lat? Proszę, tutaj mamy instrukcję od gry. Oczywiście przelecę, bo lepiej to pokażę w serii Stare, ale jare. Tutaj co to jest w ogóle? Driving Strategy Guide, czyli jakiś taki poradniczek pewnie do tego. Nie wiem, jak w to grać. Proszę, kolejne zabezpieczenie. Dlatego to się takie wypchane wydawało, ale chociaż płyty na pewno nie latały. A na drugiej płycie, bo się zastanawialiśmy, czemu są dwie płyty, jest GT Mode. Wiesz, co to może być, Kamil? Bo ja niestety nie. Nabyłem tą grę za namową Kamila, ponieważ mówił, że to jest jedna z lepszych ze starszych części, bo w nią grał i naprawdę stan, jak widzicie, jest idealny. A więc taka paczuszka dzisiaj do nas przyszła, a my teraz będziemy uciekać i nagrywać odcinek z Legacy of Kain: Soul Reaver. Cześć!